witam, witam. Poruszyłem ci się kwestię tego typu, taką propozycję bardziej niż kwestią. Kto by chciał nas zaprosić, nie wiem, na jakąś imprezę, tego typu, że prowadzicie jakąś imprezę i chcecie nas zaprosić jako VIP. My, akurat Wazorkowie, występowaliśmy jako na freestylu, jako VIP. Nie płaciliśmy za pobyt tam, za wejście, tylko tak VIP. Ci, co byli zaproszeni na freestyle, nie płacili. Ci, co chcieli nas zobaczyć, to mu płacili 6 zł za wejście. A my jako artyści z gwiazdy YouTube weszliśmy za free z tego powodu, że prowadziliśmy udział na bitwie freestyle'owej. U nas na kanale znacie ten tą imprezę, Wazorkowie, macie wszystko. Ogólnie chcę coś pomknąć, żebyście do nas pisali, jak macie propozycję tego typu, a chcecie gdzieś w Łodzi zrobić imprezę, żebyśmy prowadzili, zamiast żebyście płacili komuś za to prowadzenie, możecie zrobić coś takiego, że możecie z nami się skontaktować i żebyśmy prowadzili jakąś imprezę waszą. Nie wiem, czy urodziny, imieniny, dyskoteka, nie wiem co jeszcze inne. Żebyście poczuli smak, jak to powiedzieć, że jesteśmy, że próbujemy wam pokazać, że jesteśmy na żywo, a nie tylko przez dane. Jak macie coś takiego, piszcie do nas ogólnie. My postaramy się to ogarnąć. Jak będzie baza w Łodzi, w Wazorkowie, czy Zgierzy, tylko zróbcie coś takiego, zastanówcie się, jak chcecie poza Łodzią. Ogólnie, żeby nie było coś takiego, że wy wszystko załatwiacie, na przykład mamy autokar, czy bus, czy coś takiego. Bierzecie nas, a później się okazuje, że mamy płacić za hotel, za pobyt, za wejście na imprezę. Bo widziałem to do ogólnie. Była jedna taka sytuacja. Wycofaliśmy się w dobrym momencie, że nie będziemy prowadzić poza Łodzią. Bo kto sobie je zrobił, że niby napisał na fejsie do nas, że a wszystko dobrze, ten, że za was opłacamy za hotel i na życie, a się okazuje, że nie. I się zaglądało, że odmówiliśmy. Wiem, że to było grubo przed wyjazdem na tą imprezę. Bo coś mi nie pasowało, coś mi śmierdziało i musiałem głębiej wejść w tą sprawę, żeby nie być na idiotę. Dlatego jak macie pomysł na to, my możemy zamiast płacić, możemy zrobić freestyle, jakieś pokazy, coś takiego, a nie, że to wy musicie odpowiadać za to, że nocleg, żywienie to tam, w zależności czy macie układy czy nie, ale za wejście na jakąś imprezę, jaką my VIP, to powinniśmy wejść za free, a nie jeszcze mamy płacić za tą imprezę, którą będziemy prowadzić. Dla mnie to chore jest, zastanówcie się i piszcie do nas, to ogólnie ogarniemy to. Tak mówię, w tym roku możecie nas wypromować, że będziemy prowadzić jakieś imprezy masowe, rodzinowe, czy imieniny, czy coś, czy jakiegoś grilla. Jesteśmy otwarci dla was, żebyśmy byli z wami i pokazali rzeczywistość, a nie tylko przez internet. To wszystko będzie od was zależne, nie ode mnie, ani od kogo, tylko od was. I miłego dnia życzę.